Z nami Sebastian Mazur, znany, utytułowany zawodnik nie tylko tutaj na gruncie naszego kraju, ale również wielokrotny medalista Mistrzostw Świata. Sebastianie, wyrwaliśmy Cię na chwilkę, skorzystaliśmy, że jest chwila przerwy w zajęciach, w warsztatach spinningowych, które dzisiaj trwają. Powiedz nam, bo to pierwszy dzień tych zawodów, powiedz, jakie tematy są poruszane, bo dzisiaj jest ta część teoretyczna, prawda? Tak, dzisiaj jest część teoretyczna i korzystając z tego, że mamy wyjątkowe walory do tego, aby omawiać aspekty wędkarskie, a chodzi mi o pogodę, która jest wyjątkowa tego roku, możemy przedyskutować sobie wszystkie sposobności zachowań ryb, a szczególnie też sposobów połowu ich w tak trudnych warunkach, jakich dzisiaj się znajdujemy. Dzisiaj ta pierwsza część teoretyczna. Powiedz, jak wyglądać ma jutrzejszy dzień? Jutro chcielibyśmy zweryfikować to, co czujemy i to, co widzieliśmy na echosondzie. Sprawdzić, gdzie w tym okresie, kiedy już ryby grupują się na zimowiska, na co te ryby jutro będą brały, czy uda nam się w ogóle z nimi współpracować. Nie ukrywam, woda ma 8 stopni, jest coraz zimniej, no już teraz jest 1 stopień temperatura powietrza, jutro zapowiadają mrozy, ale myślę, że nasze twarde, ciepłe charaktery pozwolą to przetrwać. Mam kilka pomysłów na zrealizowanie tego dzisiejszego dnia teoretycznego i liczę na to, że wieloletnie doświadczenia obcowania z Jeziorem Sławskim pozwolą na to, że jutro poobserwujemy te ryby. Myślę też, że te informacje, które były porozrzucane, bo to były informacje i w gazetach, i na Facebooku, i w różnych portalach, myślę, że one do tych ryb też dotarły. Także jutro i na zawodach powinny się pojawić, mimo że ich do tej pory nie ma, ale one się przygotowują na jutro i na zawody. Na pewno ktoś się znajdzie.